Dzień dobry, wieczór. Witajcie w Humigre. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić grę Fuji Koro. Fuji Koro to gra przeznaczona dla od 1 do 6 graczy. Czas rozgrywki dla jednego gracza jest określony jako pół godziny mniej więcej, czyli przy 6 graczach w 3 godziny powinniście zakończyć tą rozgrywkę. O co chodzi w tej grze? W tej grze jesteśmy samurajami, którzy zostali wysłani przez swojego szoguna do jaskiń pod górą Fuji. Góra Fuji jest już, że tak powiem, w takim stanie, że niedługo wybuchnie, a w tych jaskiniach są takie tajemne świątynie ukryte. No i my musimy odnaleźć drogę do tych świątyń. Przy okazji będziemy ratować mnichów, którzy gdzieś tam rozbiegani pojawiają się w poszczególnych jaskiniach. Będziemy zbierali sekretne scrolle, będziemy starali się uratować projekty, czy też właśnie scrolle opisujące magiczne przedmioty. Będziemy na bieżąco korzystać z zasobów, które znajdziemy w górze Fuji i będziemy z tego budować naszą broń. No i tak pokrótce wygląda rozgrywka. Zobaczcie, jak to wygląda już na planszy. Przyjrzyjmy się teraz, na czym polega rozgrywka. Mamy tutaj przygotowaną planszę do gry i na środku znajduje się taki kafel startowy, z którego wszyscy samuraje będą rozpoczynać rozgrywkę. Ten kafel posiada taką właściwość, że jest kafelem neutralnym, nie wolno na nim walczyć i dodatkowo ci samurajowie, którzy na nim będą stali i będą chcieli podjąć akcję pobrania, znaczy podjęcia, pobrania, podniesienia, ta akcja da nam tutaj dwa zasoby, jeden zasób żelaza i jeden zasób drewna, czyli otrzymamy takie oto kosteczki, które będziemy mogli włożyć sobie do plecaka. Gracze będą podczas tej rozgrywki odkrywać kolejne elementy jaskini. Załóżmy, że dorzucimy tutaj taki oto element jaskini. Ktoś wykonał akcję eksploracji, no i pojawił się ten element. Ten element możemy dołożyć w dowolny sposób, także w zależności od tego, jak nam jest wygodnie, tak go sobie dokładamy. Po dołożeniu tego elementu będziemy uzupełniać znajdujące się na nim ewentualne żetony. Tutaj na przykład mamy takie tajemne scrolle dla różowego gracza, tutaj tajemne scrolle dla niebieskiego gracza. Tutaj mamy dwa pola, na których moglibyśmy dołożyć takie specjalne kafelki zasobów. Te kafelki występują w dwóch kształtach. Mamy kafelki kształtu sześciokątnego i kwadratowego. Te sześciokątne dokładamy tylko wtedy, kiedy gramy w 5 lub 6 graczy. Dokładamy ten kafelek tutaj, żeby pokazać, jakie są tutaj dostępne zasoby. Tu mamy jeszcze taki kafelek. Ten czarny kafelek to jest kafelek Adventure, przygody. To też w zależności od trybu gry możemy taki kafelek sobie tutaj dołożyć lub też ewentualnie, jeżeli gracie w tryb podstawowy, po prostu go nie będziemy tam dokładać. Zauważcie, że na tych polach znajdują się jeszcze takie informacje 2 i 5 na przykład tutaj. One mówią nam o tym, że w momencie, kiedy rozpocznie się ostatnie 8 tur w rozgrywce, to są tam takie specjalne pola, które będą odliczały, które będą nam odliczały te tury. No i te pola będą, jeżeli będziemy na jedynkę, to będzie znaczyło, że tam, gdzie mamy jedynkę, będziemy musieli położyć sobie taki specjalny żeton. Będziemy musieli położyć specjalny żeton lawy, ponieważ ten żeton lawy będzie tutaj zakrywał to oryginalne pole. I będą te żetony sprawiały, że ucieczka z tej jaskini będzie coraz trudniejsza, ponieważ będziemy musieli omijać pola z lawą i tutaj ważne będą wtedy sandały, jak najbardziej wytrzymałe sandały. No ale załóżmy, że na razie jeszcze tego nie ma, nie musimy dokładać tych pól. No i mamy tutaj taki kafelek, na tym kafelku mamy właśnie te dwa scrolle. Scrolle będziemy wykorzystywać do tego, żeby pozyskiwać takie magiczne, znaczy może nie tyle magiczne, co tajemną wiedzę,
która będzie nam dawała różnego rodzaju bonusy podczas rozgrywki, no i będzie też przynosiła punkty zwycięstwa. Kolejnym elementem, który może się pojawić na takiej planszy, będzie element, załóżmy, że tu kolejny gracz znowu wykonał eksplorację, dołożył kolejny kafelek i pojawi się tutaj żeton mnicha, oczywiście również żeton zasobów pierwszego poziomu, no i tutaj byłby żeton zasobów w sytuacji dla 5 graczy i znowu mamy kafelek Adventure. No i zauważcie, że tutaj już mamy jedynkę, dwójkę i dwójkę, czyli gdzieś podczas tych ostatnich 8 rund będą się tutaj wylewała, ta lawa będzie nam się dookoła i będzie utrudniała przejście. Gracze podczas swojej rozgrywki będą, wykorzystując akcję pobranie, będą mogli wziąć ten żeton, który znajduje się na polu, na którym aktualnie stoją. Czyli załóżmy, jeżeli będę chciał wziąć tego mnicha, muszę wykonać akcję ruchu, czyli to jest dwa pola, a następną moją akcją będzie akcja pobrania i w tym momencie mogę pobrać takiego mnicha na swoją planszetkę. Teraz Wam pokażę, do czego to będzie wszystko służyło. I tak samo na przykład ten gracz, załóżmy, że wykonał znowu tutaj ruch, to jest niebieski gracz, przeszedł sobie tutaj, pierwszą akcją wykonał ruch, a drugą akcją zebrał tego mnicha, wykonując akcję pobrania. No i tak samo możemy dokonać później, jak dojdziemy sobie na taki kafelek, jeżeli mamy jeszcze wolne dyski, możemy wykonać akcję pobrania, dzięki czemu uzyskamy zasoby, które znajdują się na tym kafelku. Tego kafelka nie ściągamy, tylko obracamy go na drugą stronę i w momencie, kiedy dojdzie do ponownej akcji eksploracji, która by sprawiła, że na przykład tutaj w tym miejscu pojawi się nowy kafelek, to sąsiadujące z nim kafelki, które będą tutaj, na nich odświeżamy z powrotem te zasoby, które możemy pobrać. Przyjrzyjmy się teraz planszy gracza. Te plansze mają dwie strony. Z jednej strony mamy takiego uniwersalnego samuraja. Wszyscy wtedy są tacy sami, dokładnie mają te same funkcje i właściwości. No a z drugiej strony będą już samurajowie, którzy będą mieli troszeczkę zindywidualizowane cechy i dzięki temu będą się dosyć mocno między sobą różnić. Ja tu jeszcze umieszczę tylko te żetony, które są potrzebne. No i możemy zacząć. Każdy z graczy zacznie swoją rozgrywkę z 3 dyskami akcji i jednym wolnym mnichem, którego będzie mógł umieścić na jednym z 4 dostępnych pól. Pierwsze pole, na którym moglibyśmy takiego mnicha umieścić, to jest pole akcji. Ten mnich staje się naszym 4. dyskiem akcji, czyli pozwala nam wykonać więcej akcji w 2 następujących po sobie turach. Tutaj ten mnich będzie rozszerzał możliwości korzystania z tych scrolli, o których mówiłem, czyli jeżeli pozyskamy żeton na przykład tajemnego scrollu, ten różowy, będziemy mogli sobie z odkrytych scrolli dobrać jeden i umieścić go tutaj w tym miejscu. Ten scroll da nam dodatkowo jeszcze to, że uzyskamy dzięki temu 3 punkty zwycięstwa, no i będzie nam dawał jakieś bonusy w postaci, na przykład tutaj, jeżeli taki scroll sobie umieszczę, to ten scroll mówi, jeżeli wykonasz akcję odpoczynku, możesz dobrać albo jeden zasób drewna, albo jeden zasób żelaza. No może to zostawię tutaj. Kolejnym elementem jest plecak. Nasz plecak zawiera, ma miejsce na 6 różnych przedmiotów czy też zasobów. Jak widzicie, te pola mogą być kwadracikami lub okrągłe, czyli możemy tutaj umieszczać na przykład pobrane zasoby lub też możemy tutaj umieszczać na przykład wykraftowane tutaj magiczne przedmioty. No i ta liczba miejsc oczywiście jest ograniczona, w związku z czym możemy wykorzystać tego naszego pierwszego mnicha i każdego kolejnego, którego ewentualnie pozyskamy,
do tego, żeby ten nasz plecak był jednak większy, czyli mnich niesie dodatkowy plecak, dzięki czemu możemy gromadzić więcej przedmiotów, więcej zasobów. Oczywiście ten mnich może też zostać wykorzystany do tego, żeby odblokować nam możliwość budowania lepszej broni. Ponieważ na początku gry będziemy się poruszać tylko w tych obszarach tutaj takich ciemniejszych, czyli nasza broń będzie mogła tutaj być rozbudowana i zauważcie, że możemy wtedy budować bronie, które mają maksymalnie 8, broń jednoręczną, która ma maksymalnie 8 kostek, czyli moja broń mogłaby na przykład wyglądać w ten sposób. I załóżmy, że tutaj to rzucę sobie jeszcze jedną kostkę. I tutaj sobie zbudowałem jakąś broń i ona ma 8 kostek, czyli jest bronią legalną. Posiada przynajmniej 2 kostki drewniane, co też mówi o tym, że ta broń dzięki temu jest legalna. Czyli mamy tutaj 2 kostki drewniane. No i to jest broń, którą mogę na tą chwilę sobie wykraftować. W momencie, kiedy ustawię tutaj tego mnicha, długość mojej, czy ilość kostek w mojej broni może wzrosnąć do 12, ale wzrastają też wymagania mówiące o tym, że ta broń maksymalnie może posiadać, czy minimalnie musi posiadać 3 kostki drewna. Co mi to daje? Długość broni, czy długość najdłuższego odcinka w broni jest traktowana jako inicjatywa gracza. Im będę mógł dłuższą broń wykonać, tym będę miał większą inicjatywę. Czyli na przykład budując taką broń, będę w stanie uzyskać i tak maksymalnie inicjatywę 8. No powiedzmy sobie, ta moja broń mogłaby być oczywiście tutaj mocniej rozbudowana. Powiedzmy, mogę sobie tutaj dołożyć jeszcze kolejne kostki. Tu mamy 5, 6 i jeszcze jedną kostkę mogę sobie na przykład dorzucić tutaj drewnianą. No i będę miał jakąś tam broń wykraftowaną. Ważną rzeczą jest to, że podczas gry będziemy również mieli takie specjalne przedmioty, które będą znajdowały się, losuje się te przedmioty i wyciąga się tak, żeby dla każdego gracza było przynajmniej po jednym przedmiocie, czyli mamy tyle sandałów, tyle broni i tyle hełmów, ile mam graczy. I te przedmioty, one są wyłożone tutaj z boku gdzieś i gracze w momencie, kiedy będą wytwarzać różnego rodzaju przedmioty, załóżmy, że ja, o, tutaj nie mam, ten już wymaga tego, zaraz poszukam. No chyba najprościej będzie jakiś hełm zrobić, czyli załóżmy, jeżeli mój hełm, który sobie zbuduję, będzie posiadał taką budowę, czyli będzie się składał z drewnianych kostek, z 3 drewnianych kostek, które będą ułożone w ten sposób. Zauważcie, że wtedy zgadza się ta struktura z tą, którą tu ułożyłem. Mogę pobrać sobie taki hełm i przypiąć go do którejś z moich funkcji jako specjalne rozszerzenie. Na przykład jeżeli ten hełm bym przypiął sobie tutaj, to by znaczyło tyle, że za każdym razem, kiedy wykonam akcję kraftowania, przepraszam, akcję pobrania, na przykład zasobów, czy też mnicha, czy też jakiegoś sekretnego scrolla, no to w tym momencie uzyskam jeden dodatkowy zasób metalu. Jeżeli mogę to zrobić również w tym miejscu, czyli kiedy poruszę się, dostanę jeden dodatkowy zasób metalu, albo kiedy wykonam eksplorację, dostanę dodatkowy zasób metalu. No i tutaj mamy różnego rodzaju bonusy, które mogą pojawić się. Na przykład mogę zrobić coś takiego, że kiedy eksploruję, gdybym na przykład sobie sandały takie wykraftował, kiedy eksploruję, mogę wykonać dodatkowo jeszcze jeden ruch. No i tutaj w ten sposób to będzie sobie działało. Możemy tego naszego samuraja dodatkowo jeszcze usprawniać. Maksymalnie możemy dobrać 3, ponieważ mamy tutaj 3 elementy i dla każdego gracza są jedne sandały przeznaczone, jedna broń i jeden hełm. Kolejnym elementem na tej planszy są magiczne scrolle.
i magiczne przedmioty. W momencie, kiedy będziemy eksplorować nasze podziemia, w pewnym momencie dojdziemy do świątyni. Te świątynie posiadają takie właśnie magiczne scrolle, które pozwalają nam wytworzyć magiczną broń. No i wtedy, kiedy pozyskamy taką kartę, kładziemy ją sobie tutaj i zaznaczamy, bo to jest ważny scroll, zaznaczamy tym żetonem, że ona znajduje się właśnie w naszym plecaku. Zauważcie, że w porównaniu do tych klasycznych żetonów, które były tutaj, też tych żetonów nie kładziemy tutaj nigdzie, tylko od razu pozyskujemy za nie tą kartę, a te zielone żetony są dla nas ważne, bo to są żetony magiczne. No i teraz one pozwalają nam wytworzyć magiczną broń, magiczne sandały, czy też jakieś inne, powiedzmy jeszcze hełmy, możemy zrobić, czyli tutaj ten właściwie powinien być w tym miejscu, bo to są sandały przecież. I jeżeli wytworzę magiczne sandały, czyli stworzę sobie sandały, które będą tak wyglądały, stają się one magiczne, dzięki czemu mogę zaznaczyć je taką jedną dodatkową zieloną kostką i ta zielona kostka dodatkowo daje mi możliwość ochrony przed jeszcze większą liczbą obrażeń. Zaraz do tego dojdziemy, ale najpierw Wam wyjaśnię, skąd się wzięła ta biała kostka. Ta biała kostka to jest tak zwana, to są tak zwane smocze zęby. W momencie, kiedy będziemy walczyć ze smokami, może się zdarzyć, że na kości ataku smoka wypadnie taki oto symbol ze złamanym mieczem, co będzie oznaczało tyle, że podczas tej walki smokowi wypadł ząb. No my ten ząb oczywiście bardzo szybko podnosimy, trafia on do naszego plecaka, a z plecaka możemy go podjąć, żeby sobie wykraftować jakąś specjalną broń. No i teraz właśnie bronie różnego rodzaju będą miały możliwość być wykraftowane w ten sposób, żeby posiadały właśnie te smocze elementy. Tutaj na dole mamy informację o tym, jaką wytrzymałość mają kolejne materiały, których będziemy używać do budowy na przykład naszego hełmu. I wiemy tutaj z tego, że jeżeli mamy kostkę w hełmie, jest kostka drewniana, to ona jest w stanie przyjąć na siebie jedno obrażenie. Jeżeli mamy kostkę metalową, czyli tą srebrną, no to ona w tym momencie przyjmie dwa obrażenia. Jeżeli mamy kostkę białą, czyli smoczy ząb, czyli taką kostkę byśmy mieli tutaj na przykład, załóżmy, że ta srebrna też tutaj jest, no to ona jest w stanie zaabsorbować trzy obrażenia, a jeżeli ten nasz hełm byłby magiczny, czyli miałbym jeszcze tą taką przezroczystą, zieloną kosteczkę, no to jest ona w stanie zaabsorbować aż 4 obrażenia. Czyli te informacje o tym, ile obrażeń przyjmie na siebie dany materiał, będą nam konieczne przy hełmach, kiedy będziemy walczyli z innymi samurajami lub smokami, będziemy od nich otrzymywali obrażenia, i przy sandałach, ponieważ kiedy będziemy chcieli gdzieś przejść na skróty poprzez lawę, no to musimy mieć na nogach odpowiednie sandały, które, że tak się wyrażę, wyparują odpowiednią ilość obrażeń, tak żebyśmy my ich nie odnieśli. Jeżeli w którymś momencie, czy to walki, czy to przechodzenia przez lawę, zdarzyłoby się tak, że ilość obrażeń jest większa niż to, co mogą przyjąć na siebie sandały, czy też hełm, no to niestety przegrywamy, czyli wchodząc, jeżeli chcemy wejść na pole z lawą, to po prostu nie możemy tego wykonać. Jeżeli z kolei będziemy walczyć, to zostaliśmy pokonani. Oczywiście nie przegrywamy całej rozgrywki, ale nasza postać zostaje przewrócona. Jeżeli walczyliśmy ze smokiem, to musimy się cofnąć na ten kafelek, z którego wystartowaliśmy. A jeżeli walczyliśmy z innym samurajem, to po prostu naszą postać się przewraca i zaznaczając w ten sposób, że ona na tą chwilę jest jakby nieprzytomna. Takiej postaci nie wolno oczywiście więcej atakować, a w następnej turze musi ona automatycznie, ona wtedy automatycznie przywraca się do tej już takiej normalnego funkcjonowania i może działać przez wykorzystując kolejne swoje dyski. A propos tych dysków, jak pamiętacie, możemy wykorzystać dyski w ten sposób, że mogę wykorzystać jedną akcję nawet dwa razy. Oczywiście podczas swojej tury mogę wykonać tylko dwie akcje, no ale na przykład mógłbym zrobić pierwszą akcję w mojej turze, idę o dwa pola,
i następną akcję w mojej turze znowu idę o dwa pola. Czy też w sytuacji, kiedy bym chciał wykonać jakąś eksplorację, no to nie zrobię tego dwa razy, ze względu na to, że raz wyeksplorowane pole już nie zawiera zasobów. To jest ważne, a pole centralne pozwala mi tylko raz na turę pobrać zasoby, czyli tej akcji dwa razy nie wykonam. Akcja eksploracji dwa razy mogłaby się udać, ponieważ jeżeli stoimy na odpowiedniej krawędzi i jesteśmy w stanie do niej przypiąć dwa inne sąsiadujące kafle, no to udałoby się ją wykonać. Co tutaj mamy jeszcze na tej planszy? No właściwie to jest wszystko, ponieważ wszystkie te akcje już omówiliśmy, akcja kraftowania była. Ok, czyli tak mniej więcej wygląda gra Fuji Koro, w której będziemy starali się zdobywać sekretne zwoje, będziemy starali się zdobywać magiczne zwoje, będziemy walczyć ze smokami, podczas których to walk będziemy tracić naszą broń. Pokażę Wam teraz jeszcze, jak będziemy właśnie walczyć ze smokami. Przesunę mojego samuraja tutaj, żeby zrobić tutaj kafelek ze smokiem. Zainscenizujemy taką oto sytuację. Mamy tutaj kafelek, na którym będzie stał niebieski smok. Mój samuraj, czy też moja samurajka w tym wypadku, stoi tutaj na tym polu. No i wykonała akcję eksploracji. Na skutek tej akcji pojawił się właśnie ten kafelek, który zawiera między innymi jej żetony i jej jednego mnicha. No i ona teraz w momencie, kiedy eksplorowała ten kafelek, może wejść na niego i rozpocząć walkę ze smokiem. Ten smok ma tutaj inicjatywę 5 i ma 5 punktów życia. Czy może tak obrócę, będziecie go lepiej widzieć. Ma 5 punktów życia. Załóżmy, że moja pani już tutaj jest tak, może tego magicznego ściągnę, jest dobrze już przygotowana do takiej walki i ma czym walczyć. Ma tutaj całkiem przyzwoity hełm i ma dodatkowo całkiem dobrą broń. No i ten smok ma inicjatywę 5, a moja samurajka ma tutaj już inicjatywę 8, ponieważ jej broń jest długa. No i tutaj będziemy walczyć. No i teraz ja sobie przygotuję, jako że będę walczył jako pierwszy, atakował jako pierwszy, przygotuję sobie moją broń. Ta moja broń składa się z 8 aż kostek, czyli mamy tutaj 4, jeszcze srebrna kostka gdzieś jakaś. Z 8 kości, 8 kości metalowych i dodatkowo mam jeszcze tutaj 4 kości brązowe. I z tymi brązowymi kośćmi to jest tak, że oczywiście mogę je wziąć wszystkie 4, ale pamiętajcie o tym, że istnieje takie ryzyko, że wypadnie mi ten wynik na kościach. W związku z czym, jeżeli to wypadłby tylko jeden, to jeszcze pół biedy, bo nic się wielkiego nie stało, ale jeżeli by wypadł, na przykład dwa takie wyniki by wypadły, to wtedy moja broń staje się bronią nielegalną, co znaczy dokładnie tyle, że nie mógłbym kontynuować tej walki. Dlatego ja nie będę ryzykował i te 3 kości sobie na wszelki wypadek odłożę, a wezmę tylko tę jedną brązową, która może akurat przechylić szale na moją stronę. Rzucam tymi kośćmi, no i uzyskałem 2. Widzicie, jeden zniszczony metalowy, ta reszta kości jest pusta. Czyli łącznie udało mi się uzyskać 7 trafień. Ten smok miał 5 trafień, w związku z czym został pokonany, po tym jednym ciosem go pokonałem. I niestety moja broń uległa zniszczeniu, znaczy jeden z elementów broni uległ zniszczeniu, w związku z czym muszę odrzucić jedną taką kostkę. Przyjrzyjmy się teraz, co by się stało, gdyby to smok atakował nas pierwszy. Ten smok to jest smok niebieski. On posiada 3 kostki, czyli dobrze było widać tutaj 3 kostki białe. No i rzucamy tymi 3 białymi kostkami. No i ten smok zadał mi w tym momencie 4 obrażenia. Jak pamiętacie, 3 obrażenia był w stanie przyjąć na sobie smocza kość,
dwa obrażenia metal i jedno obrażenie mógł przyjąć ten drewniany element, czyli 3 i 1, czyli w tej sytuacji po prostu musiałem odjąć te elementy z mojego hełmu. Hełm nadal jest sprawny, mogę walczyć i mogę tutaj teraz ja podjąć walkę. Walczymy do upadłego, aż któraś ze stron nie zostanie pokonana. Może się zdarzyć tak, że smokowi wypadnie taki wynik i ten wynik by świadczył o tym, że smokowi podczas walki wypadł ząb, czyli że gracz z nim walczący otrzymuje jedną białą kostkę do swojego plecaka i dzięki temu będziemy mogli wykraftować sobie lepszą broń. Jak widzicie, gra daje bardzo dużo możliwości rozwoju postaci, ponieważ możemy w sumie będziemy kraftować trzy rodzaje przedmiotów. Możemy mieć hełm, miecz, czy tam powiedzmy jakąś broń, bo to niekoniecznie musi być miecz i to niekoniecznie jeden, czasami mogą być dwa. No i sandały, które nam są potrzebne do tego, żeby później, szczególnie później podczas ucieczki z góry Fuji móc bezpiecznie przekraczać te pola, które już są zalane lawą. Gra jest tak skonstruowana, że mamy tutaj taki klasyczny wyścig punktowy jak w grach euro, ale przy okazji jest dosyć dużo emocji związanych z walką ze smokami. Jeżeli wprowadzicie wariant walki między samurajami, to on też bardzo fajnie funkcjonuje. Czasami te walki są takie bardzo zaciekłe, można powiedzieć, z walki na walkę przechodzi. No ale z reguły, powiedzmy sobie, jeżeli będziecie grali w takim trybie, powiedzmy sobie, rywalizacyjnym, ale nie konfrontacyjnym, no to w tej sytuacji możecie zagrać bez tej walki. Bardzo fajny jest ten aspekt budowy jaskini, ponieważ ona się będzie nam pojawiała i za każdym, kiedy będzie się pojawiała, za każdym razem będzie inna, ponieważ będziemy losować kafle właśnie tych poszczególnych segmentów jaskini. I one oczywiście mogą być w różny sposób ułożone na stole, możemy je ustawiać w innych miejscach, także ta ścieżka do tych naszych upragnionych świątyń, które musimy odnaleźć i wyrwać z nich te scrolle magiczne, no ona będzie się cały czas zmieniać i dzięki temu ta gra za każdym razem po prostu wymaga troszeczkę innego podejścia. Nie jest po prostu policzalna. Mamy tutaj jeszcze ten wariant z asymetrycznymi samurajami, gdzie każdy z samurajów ma jakieś inne właściwości. Jeden może wykuć dłuższy miecz, inny może bezpiecznie chodzić po lawie, ponieważ ma większe sandały mogące składać się z większej ilości elementów. Jeszcze inny będzie miał lepszy hełm, jeszcze inny będzie miał odblokowany od razu plecak i będzie mógł zbierać dużo zasobów, dzięki czemu będzie mógł z tych zasobów znowu kraftować sobie przedmioty. Także można tutaj dodatkowo sobie tą grę zróżnicować, wykorzystując właśnie ten element asymetrii pomiędzy tymi nie szogunami, tylko samurajami. Jest jeszcze taki wariant scenariuszowy, w którym będziemy mogli rozgrywać już takie konkretne scenariusze i one są też tak przygotowane, że są, można je rozegrać albo współpracując ze sobą, albo konkurując ze sobą. Także tutaj jest jeszcze taki kolejny poziom tej rozgrywki, który możecie sobie wprowadzić i dzięki temu jeszcze bardziej urozmaicić tą grę. Fujikoro to jest gra, która bardzo mi się podoba. Bardzo lubię w nią grać. Grałem w nią na tą chwilę już 6 razy i powiedzmy sobie, myślę, że to nie jest to ostatnie 6 razy, tylko będę starał się zbierać. Zresztą mam z kim grać, bo są osoby, które są zainteresowane tą grą równie bardzo jak ja. No i w związku z czym zapowiada się wiele przyjemnych wieczorów z grą Fujikoro. Ja tą grę oceniam w tej takiej skali BGG na 8. Naprawdę bardzo dobry tytuł, bardzo fajnie mi się w niego gra i przede wszystkim jest bardzo grywalny. No to jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek szansę zagrać Fujikoro, no to polecam, bo naprawdę będziecie czerpać z tej gry bardzo dużo przyjemności i
zobaczycie, że gry euro, bo w sumie to jest taka gra euro, mogą być też pasjonujące i zaskakujące w swoim rozwoju, bo ta gra będzie dla Was cały czas ewoluować, bo będziecie widzieli co chwilę inną mapę, innych samurajów asymetrycznych i to myślę, że będzie skutkowało tym, że będziecie chcieli wracać do tej gry. No to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne. Na razie. Cześć.